dobry wszystkim. Środa rano. Dzisiaj taka nietypowa trochę sytuacja. Znaczy w sumie typowa, ale temat typowy i nietypowy zarazem. Tak jak mówiłem i pewnie się dało zauważyć z tych, co tu siedzą ze mną i oglądają czasami te filmiki, to interesuję się i interesowałem się zawsze sportem również. Piłką nożną może obecnie mniej, bardziej koszykówką z powodu życia tutaj na zachodzie. Zdarzało mi się chodzić przed chwilą pandemią na mecze Toronto Raptors. Ogólnie koszykówkę grałem dużo, nieźle. Piłkę też grałem, ale piłka nożna bardziej mnie interesuje obecnie, mniej klubowa, tym bardziej, że polskie drużyny w ogóle się nie liczą. Lubię te amerykańskie ligi, na swój sposób mnie fascynują organizacja ich i tak dalej. Mimo socjalizmu, który tam w sumie panuje, znaczy to połączenie socjalizmu z kapitalizmem, o tym by można w sumie długo, no to się w tym przypadku udało. No ale nieważne. Ważne jest to, że należę do, znaczy już nie należę. Należałem do kilku grup o koszykówce, specjalnie się tam nigdy nie udzielałem, lubiłem sobie poczytać, co tam się dzieje, że tak powiem, w klubach, w transferach. Oczywiście ta liga całkowicie też zlewaczała, jest oddana tam tej akcji, klękanie, BLM, inne historie lewackie. Moja żona, jak to ogląda, to mówi, jak ja to oglądam, to mówi, że o, lewak przed telewizorem siedzi. Śmieszy mnie to, że już całkiem zlewaczałem. No, sentymenty z młodości, oczywiście wiadomo, czasy Chicago Bulls, Michael Jordan, Scottie Pippen, Ron Harper, Luke Longley, Dennis Rodman, Tony Kukoc, Randy Brown i tego typu gracze mnie bardzo w pamięci utkwiły, jako mało lat w noce zarywałem, oglądałem. I dużo grałem też. I nieźle grałem. Ale nieważne. Ważne jest to, że należałem do dwóch grup koszykówki i w obu grupach koszykówki polskich, to są grupy koszykówce, jedna się nazywa tam NBA Klub Dyskusyjny, druga już nie pamiętam, bo już wyleciałem z dwa tygodnie temu, to taki gościo żydowskiej ksywie Arier Parlowicz, tam jest administratorem, w drugiej Piotr Jankowski, który zresztą mi tu powiedział, że pracuje w kancelarii prawnej i jak o nim wspomnę na filmie, to mnie poda do sądu i puści w skarpetkach. Okej. Pasuje mi to. To nawet byłaby głośna i fajna sprawa. To musi być jakaś kancelaria z Opola. No, good luck anyway, ale niech pozywa. I teraz tak. Oczywiście na obu tych grupach drama, nie? Drama wynikająca z tego, że najpierw koszykarz grający w Golden State Warriors, czyli w lewackim mieście San Francisco, Andrew Wiggins, zresztą Kanadyjczyk, co tu przyszokował rodaków w Kanadzie, bo Kanadyjczycy wyfastrygowani na perłowo wszyscy, powiedział, że on się fastrygować nie będzie. W końcu albo sobie załatwił papier, bo nagle z dnia na dzień ogłoszono, że już jest zafastrygowany, może grać i trenować, nagle z dnia na dzień, nie ma przerwy w dwóch dawkach. Przypomnę, że ani w Ameryce, ani w Kanadzie nie ma statusu ozdrowieńca, czyli jak ktoś tego świra całego przeszedł, był nawet hospitalizowany, nie ma znaczenia, dzień po wyjściu ze szpitala ma się fastrygować. W ogóle ich nie obchodzi żadne przejście. Więc on też mówi, że on przeszedł, on się nie chciał dziabać, no ale ich to nie interesuje. Nie ma statusu ozdrowieńca, każdy ma być zafastrygowany, oczywiście w lewackich miastach. Nie mówię o Florydzie, Teksasie i innych nielewackich, ale nieważne. No i tam jest drama też oczywiście, na tych grupach takich są młodzi ludzie, no, nie bardzo w ogóle mający pojęcie o tym, co się na świecie dzieje. Korpo takie te szczurki, jak to się mówi, zapierdzielające dla jakiegoś pana, który ich za parę lat kopnie w dupę, ale daj Boże, że niektórzy zmądrzeją i otworzą własne firmy, ale to najmniej istotne. Więc tenże Wiggins, tam już zostałem wywalony, bo napisałem posta, jedno zdanie napisałem, no że Wiggins, tam oni się naśmiewali na tej pierwszej grupie u tego Parlowica, że ten Wiggins to idiota, że foliarz, że szelest folii słyszą, że się nie chce fastrygować, że to, że tamto, no najgorsze tam obelgi na niego, napisałem tylko jedno zdanie, no ta, przyjdzie na mecz, będzie 23 tysiące zafastrygowanych ludzi, 12 koszykarzy, sztaby, cheerleaderki, wszyscy zafastrygowani, on jeden wejdzie, niezafastrygowany, ich pozaraża i wszyscy poumierają. Od razu ban, od razu. I tam w ogóle, no oczywiście jeszcze zeszło potem na prywatną rozmowę, no ale rozmowa, no widać, że człowiek nie ma do powiedzenia nic, no tam wrzucanie gifików, memików, no nic nie ma do powiedzenia, po prostu wiedzę czerpie z TVN-u, z mediów, co mu tam przekażą, no to łyka. No i dzisiejsza druga sytuacja z tym całym Piotrem Jankowskim. Wspominam o nim tylko dlatego, że mi obiecał sprawę w sądzie, więc mam nadzieję, że sprawa w sądzie będzie. Bardzo bym chciał, ale nieważne. Najpierw niestety muszę jako prawdziwy ekologiczny lewak podjechać i zrobić tu recycling. Jak zrobię recycling, to skończę
temat o młodym komuniście. No, że on nie wie, że jest komunistą, no ale... Ale jest. Recycling first. Wiggins się niestety ugiął, zafastrygował, powiedział, że został zmuszony, napisał takie oświadczenie, że ma nadzieję, że będą ludzie, którzy będą mieli więcej siły walczyć z tym dziadostwem, no. Jego po prostu, no, w pewien sposób zmuszono, można powiedzieć. No, znam takich dużo ludzi, których zmuszono do tego dziwactwa, no i tego Wigginsa też. Nie jest z tego tytułu zachwycony, nie jest zadowolony, no ale... Znaczy jest też duża szansa, że sobie załatwił papier, tego nie sprawdzimy, nie? Wiem, mam trochę znajomych w Stanach, no nie jest to problem żaden, szczególnie jeszcze ma gość kasę taką, jaką ma, to jest sprawa do załatwienia. 15 minut, no ale też czasami sława może przeszkadzać w takich tematach, ale nieważne. Ważne jest to, że tam rozgorzała dyskusja, a postanowiłem dać taki wpis po prostu pod dyskusją publiczną. Napisałem, że dużo ludzi... Tutaj widzę, dużo mamy covidian i dużo ludzi opowiada niestworzone historie. Pierwszą tematem jest cały czas, że tenże Irving ma się zafastrygować dla innych. No to napisałem, no to moim zdaniem no to jest głupota wyjątkowa. No jak się ma zafastrygować dla innych? Jak jeden zawodnik na meczu w Nowym Jorku, bo akurat Irving gra w Nowym Jorku, może dokładnie na Brooklynie, to są dwa kluby, Nowy Jork Knicks i Brooklyn Nets i on gra na Brooklynie, no. Na Brooklynie jest segregacja medyczna, tak samo jak i w Kanadzie. Więc no pytam ich w tym wpisie, jak jeden niezafastrygowany zawodnik może zagrozić tłumowi zafastrygowanych innych zawodników. I jeszcze w dodatku, no absurdem jest to, bo on by nie mógł grać tylko w meczach we własnej hali, ale w meczach na wyjazdowych z tą samą drużyną mógłby już grać, nie? No w ogóle, no, no widać brak logiki, brak konsekwencji, absurd zupełny. Więc no pytam po prostu normalnie, merytorycznie, jak taki zawodnik mógłby zagrozić tym 23 tysiącom ludzi. Pisze dalej, że to pierwsza jest fastryga w historii ludzkości, która działa tylko wtedy, jak ją wszyscy zażyją, bo jak ktoś już nie zażyje, to się system podobno wykrusza. No to też wczorajszy filmik można o tym sobie. Dalsze tam są argumenty, że liga, skoro tak piszą ludzie w ogóle, niby się interesują koszykówką i piszą, że liga wprowadziła takie zasady i on zarabia miliony, to Shaquille O'Neal, Karim Abdul-Jabbar, że oni by go wyrzucili z ligi na zbity pysk. No liga nie wprowadziła takich zasad, tylko dwa miasta wprowadziły takie zasady, w ogóle niezależne od ligi, bo tam jest pełna segregacja medyczna, jeśli chodzi o restauracje, knajpy i inne rzeczy. Więc to nie liga wprowadziła takie zasady, tylko te dwa miasta i nie liga i on w kontrakcie nie ma słowa tam zapisanego, żeby on miał się fastrygować, żeby móc grać w koszykówkę. Nie ma tam nic w kontrakcie, on jest na prawie i to wszystko. Oni wiedzą doskonale, że musieliby mu pełny kontrakt wypłacić i on to wie i tak dalej. Wiggins też to wie. Po prostu no, nie dano by mu grać, by się procesował, tylko co mu z tego, żeby wygrał sprawę za 3 lata, że nie mógł grać w koszykówkę, bo jeszcze by mu nawet może zapłacili z odsetkami, tylko tak jak mówię, no jak chłop chce grać, chce osiągać wyniki, ma 28 lat bodajże, no to nic mu z tego. No mógłby zmienić klub jeszcze. No to też nie jest takie proste. Napisałem w poście co najbardziej tego pana Jankowskiego, że miasta w Kalifornii i Nowy Jork są zarządzane przez współczesnych faszystów. No, on mi tam za to, od razu mnie za to usunął, zablokował i żebym sobie faszystów poszukał gdzie indziej. Chyba tego albo nie zrozumiał, albo nie wie w ogóle, najprawdopodobniej nie orientuje się w ogóle, kto rządzi Nowym Jorkiem, kto rządzi Kalifornią. Nie wie, że największym sukcesem gościa w Nowym Jorku jest to, że jest aborcja dostępna w dniu porodu. Praktycznie można dziecko jeszcze ubić, nie? I to jest największy sukces, że tak powiem, gubernatora Nowego Jorku. A faszyzm też polega na wykluczeniu, na segregacji ludzi, na odsunięciu ich od czegoś, na wskazywaniu, ten człowiek jest gorszy, ten człowiek jest lepszy. Było z Żydami i tak było z autobusami. Autobusy Nur für Deutsche, Żydzi do getta, bo mają tyfus i zarażają. No jak zarażają, to niech siedzą w getcie, przecież całe getto było obite tablicami, że proszę nie podchodzić, bo są choroby zakaźne, nie? Ławki były, jakieś tam parki i tak dalej, nie kupuj u Żyda, różne były historie segregujące ludzi na gorszych i lepszych. Samo wczoraj zresztą, nie jestem hipokrytą w tym przypadku, oczywiście każdy z nas jest trochę, w tym przypadku nie jestem hipokrytą, gdyż wczoraj nagrałem filmik krytykujący, że gość się domagał segregacji dla zafastrygowanych, ja tego również nie popieram żadnej segregacji, ani tej, ani tamtej. Żaden zaszczepiony człowiek nie jest moim wrogiem. Ja, jako człowiek niezafastrygowany, się go nie boję. Tak samo jak się nie boję zachorować, czy nawet umrzeć na tego świra. No.
nie jest to powód, żeby świat do góry nogami wprowadzać, żeby wprowadzać kody QR, pełną kontrolę, trzymać ludzi za mordę, że się spowiadali, wypełniali protokoły. Ludzie żyjący w Polsce sobie nie bardzo zdają sprawę, jak wygląda życie i praca. W Kanadzie w tej chwili nie wejdziesz do żadnego zakładu pracy bez mierzenia temperatury, czy jesteś zafazdrygowany, czy nie, bez wypełniania protokołów covidowych, których jest 3 strony. Nie ma takich w ogóle możliwości. Każda jedna korporacja zajmuje się głównie tym. Ja miałem tu problemy, że tak powiem, gastryczne. Dzwonię do lekarza, że mnie w płucach pali, a baba do mnie mówi, żebym na test przyjechał. Więc test czego? No ja wiadomo czego, no bo trzecim objawem delty jest ból w klatce piersiowej. No ręce opadają, no naprawdę, ręce opadają. A mnie rura pali po prostu. Na tym polega moje sformułowanie, że to są współcześni faszyści, bo są, bo segregują ludzi na gorszych i lepszych. Na takich, co nie mogą wejść do knajpy, a na takich, co mogą, nie wiadomo, nie ma to żadnego uzasadnienia logicznego. Rozmawiałem z tym całym kolegą Jankowskim tutaj prywatnie. No nie umie uzasadnić w żaden sposób. Mądrzy się, że tam, no tam gify wstawia to samo. No widać, że dziecko nie ma pojęcia, o czym mówi, nie ma pojęcia o niczym, no ale no ma pojęcie, że trzeba od razu zablokować. Jak słyszy coś takiego, co zwoje mózgowe przepuszczają informacje, że jest coś niezgodnego z linią, która idzie w TVN-ie, w mediach, którą mu zapodają pewnie w robocie, bo tam się chwalił, że pracuje w jakiejś kancelarii czy coś tam, że mnie do sądu poda właśnie, to od razu widać zwoje się zapalają, że coś jest w ogóle innego niż mówią wszyscy, coś tu jest kurna nie halo i trzeba zablokować to, co zresztą uczynił. Jako że jestem człowiekiem, który lubi rozmawiać merytorycznie, więc zapytałem gościa, dlaczego to zrobił, i żeby podał merytoryczne argumenty, jakieś nie podał żadnego, nie umie, nie zna. Po prostu wie, że trzeba zablokować, tak jak zaprogramowany zawodnik, urzędnik komunizmu. No to oni tak robili dokładnie tak samo. Oni się nie zastanawiali, dlaczego blokują, tak samo ZOMowcy nie zastanawiali się, dlaczego pałują, a Niemcy się nie zastanawiali, dlaczego autobusy są oddzielne dla nich, a Nur für Deutsche, a reszta ma dymać piechotą albo kumulować się na końcu autobusu. Się nad tym nie zastanawiali, po prostu tak. Tak było i są z jakiejś przyczyny lepsi, tak mu powiedziano, takie jest prawo i tak dalej. Prawa były różne, niewolnictwo też było prawem, kara za ukrywanie Żydów też była prawem i różne prawa w życiu już wprowadzano. No ale to nie wszyscy rozumieją, w szczególności nowe pokolenie wychowane na komputerach, nie mające pojęcia o niczym. A nawet niestety, co gorsze, nie umiejące rozmawiać merytorycznie w żaden sposób. O, patrzcie, idzie standardowo covidianka sama w maseczce na pustej drodze. Kolejnym argumentem, który tam podawano, że Ministerstwo Zdrowia podaje, że jest 1,5 miliona wszystkich infekcji to są niezafastrygowani, 10 tysięcy to są zafastrygowani. No tylko, że w tej statystyce nie jest podane, że dane są mierzone od 17 stycznia, kiedy zafastrygowano pierwszego Polaka 2 dawkami, 17 stycznia to się stało, i od tego dnia jest to mierzone. No, jak się domyślamy, się w styczniu, w lutym, w marcu, w kwietniu, a nawet w maju jeszcze za dużo zafastrygowanych 2 dawkami nie było i wszyscy, których wykryto świra, byli w tym czasie zaliczani do niezafastrygowanych, ponieważ nie było za dużo tym, którym podano eliksir przyszłości. Więc no to troszeczkę statystykę, że tak powiem, wypacza i zakłóca, no bo nie było strony przeciwnej. Teraz, kiedy mamy pół na pół, to w ostatnim choćby tygodniu z 9 tysięcy przypadków 4 tysiące to byli w pełni zafastrygowani, a 5 tysięcy niezafastrygowani. I to już można, bo i teraz tak będzie cały czas zresztą, to już można, że tak powiem, dopasowywać. Dane z tygodnia na tydzień, a nie dane z całego okresu, gdzie potem było lato i fakt nie było w ogóle za dużo przypadków, a pierwszy ten okres, ta tak zwana trzecia ich fala, no to byli sami niezafastrygowani, bo jeszcze nie było, że tak powiem, fastryg dostępnych, choćby z tego tytułu. Więc wszyscy, którzy zostali zakażeni w tamtym czasie, byli zaliczani do grupy niezafastrygowani. Ci, którzy trafieni zostali jednym tym jabem, również. Ale to jest szczegół, oczywiście manipulacja, przekłamanie statystyk. No i druga tam sprawa teraz, że tam są nietestowani za bardzo, no i jeszcze się grypa wróciła na salony. Nawet zafastrygowanych głównie. Tu właśnie jeszcze dalej wracając do tego, taki Kyrie Irving, który teraz gra na Brooklynie i mówi, że on się nie zafastryguje, że cała jego rodzina jest niezafastrygowana, że on w to nie wierzy, że on nie wie właśnie, czy to jakieś tam komórki rakowe, czy inne rzeczy aktywuje. Mnie to nie obchodzi, w co on wierzy. To jest jego prywatna
sprawa i wola może wierzyć, co chce, tym bardziej, że on nikomu, nie robiąc tego, nie zagraża. Nie ma szans, no chyba, a jeżeli zagraża, to fastryga nie ma sensu. No ale ja zakładam, że ona ma sens i on nikomu nie zagraża, tylko ja zakładam, że to jest po prostu naginanie karku, że zawodnik ma się ugiąć, no bo innego logicznego powodu nie widzę. Mieszka w Nowym Jorku, mieszka w faszystowskiego przywódcy i ma po prostu się ugiąć pod jego rozkazem. Bradley Beal w Waszyngtonie na przykład ma szczęście, też to wicekról strzelców NBA w zeszłym sezonie, on się fastrygować nie zamierza i nikogo to nie interesuje. No. Jego sprawa, będzie grał w Waszyngtonie, bo w Waszyngtonie nie ma segregacji medycznej, może sobie grać do woli i akurat ma szczęście, że jest w takim klubie, a nie innym. Znaczy, z punktu widzenia sportowego nie ma szczęścia, ale z punktu widzenia segregacji medycznej i normalnego życia ma. Z punktu widzenia sportowego nie ma, gdyż jest klub słabszy od Brooklynu o wiele, no ale to na inną opowieść. No i jeszcze dodatkowo samo miasto Toronto. Gracze Toronto nie chcą ujawnić, kto jest dziabnięty, kto nie. Miasto Toronto wprowadziło segregację medyczną, bez tego green paszportu nie wejdziesz na mecz, ale miasto wydało komunikat, że to takie jest dobro narodowe, ponad wszystkim, żebyśmy byli i że akurat no, koszykarze czy tam hokeiści, jak się nie dziabną, to mogą grać. No. I jak przyjadą też z Ameryki niedziabnięci, też mogą grać. Tam taki Wiggins, znaczy Wiggins już nie, ale no, taki Irving nie będzie mógł grać na Brooklynie, ale jak przyjedzie do Toronto, gdzie jest segregacja medyczna, to w meczu jak najbardziej będzie mógł zagrać, bo to jest taki, jesteśmy ponad to, powiedzieli tutaj władze Toronto i nie będzie segregacji medycznej dla zawodników, tylko dla widzów jedynie. No. Chociaż mówię, to jest wszystko niezgodne z prawem, bo Irving nie ma w umowie nic zapisane w kontrakcie na 100%, że żeby grać w koszykówkę ma się fastrygować. No i ostatnie zdanie było, niezafastrygowany nie jest żadnym zagrożeniem dla zafastrygowanego, a jeżeli jest, to fastryga nie ma najmniejszego sensu. Za to pan kolega Piotr Jankowski zablokował, post usunął i jeszcze mi grozi pozwem sądowym, jeżeli wspomnę o nim. No to wspominałem o tobie, chłopie, 6 razy. Jak widzisz, nie ubliżam ci w żaden sposób, nie ten, tylko merytorycznie tego, czego ty nie potrafisz zupełnie, merytorycznie się wypowiadam na ten temat. Temat nietypowy dzisiaj, ale no to jest nie przypadek. Druga grupa o koszykówce i druga grupa za jeden tylko wpis, to nawet nie anty, bo tak jak mówię, ja nie jestem żadnym antyszczepionkowcem. Ja jestem tylko za wolnością wyboru, wolnością słowa i wolnością i zastanowieniem się na logikę, po co się fastrygowałem razem z 23 tysiącami ludzi, jak może mi jeden Kyrie Irving zagrozić i wykończyć. To sensu to nie ma. Do producenta napisał, do rządu poszedł, po jaką cholerę mnie to dano w takim razie. No ale to trzeba już troszeczkę na wyższy poziom, chociaż w sumie dla mnie to jest normalny poziom. No dziwię się, że ludzie tego nie widzą, nie chcą widzieć, powtarzają wszystko jak nakręcone katarynki. No trochę to jest przerażające, bo na tych grupach są młodzi ludzie, to jest młode pokolenie, które rośnie i które będzie nam organizować przyszłość. No jest też takie powiedzenie, że kto za młodu nie był socjalistą, ten będzie skurwielem na starość. No ja za młodu byłem socjalistą, ale nigdy nie byłem komunistą. No a tutaj jest no, cenzurowanie, to jest gość najprawdopodobniej o lewicowych poglądach, tam no, pewnie tolerancja jest na topie, no tylko że no, o tolerancji daleko, o wolności słowa daleko i się domagają wolności, tolerancji, poszanowania wszystkiego, ale no, nie jest w stanie znieść takiego posta. Od razu banik, blokada, wstawienie tego facebookowego uśmiechu, to jest wszystko, co on ma do powiedzenia, nie? On nic nie rozumie, on tylko wie, że ma zablokować, tak mu powiedziano. Próbowałem szczerze jeszcze rozmawiać, wydobyć jakąś wiedzę od tego człowieka, żadnej wiedzy nie udało mi się uzyskać, nie ma nic do powiedzenia, oczywiście o koszykówce ma coś do powiedzenia, no ale w tym temacie nie ma nic, ma tylko jedno, wie, że trzeba blokować, no i tyle. To smutne, więc zgodnie z obietnicą, panie Piotrze, film nagrałem, mam nadzieję, że mnie pozwiesz do sądu, aczkolwiek w to oczywiście nie wierzę, no bo to są te strachy na lachy internetowe, nie? Ja wracam do roboty. Tyle. Bye.